Dobry wieczór Państwu. Mam na imię Jerzy Nikorowski, jestem dyrektorem biura maklerskiego BNP Paribas Banku Polska. Dzisiaj wieczorem wraz z panem Michałem Krajczewskim, kierownikiem zespołu doradztwa inwestycyjnego w naszym biurze maklerskim, chcielibyśmy poruszyć temat dosyć ciekawy, jeśli chodzi o podejście do inwestowania, czyli że zahaczający o przesłanki psychologiczne, podejmowanie pewnych decyzji w trakcie inwestowania, pułapek, które czyhają na inwestorów z mniejszym doświadczeniem i z większym czasem również, więc to są tematy, które mogą być aktualne zarówno i dla doświadczonych graczy na giełdzie inwestorów, jak i dla osób, które zaczynają swoją przygodę z rynkiem kapitałowym. Na początek chciałbym opowiedzieć o strukturze naszego spotkania. W pierwszej kolejności chcielibyśmy opowiedzieć o głównym temacie webinaru. Później pytania, które pojawią się po stronie Państwa, po stronie naszych widzów i słuchaczy, na te pytania odpowiemy na koniec webinaru. Równolegle, gdybyście Państwo byli zainteresowani wątkami związanymi z inwestowaniem, giełdą, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej Biura Maklerskiego BNP Paribas Polską. Umieszczamy tam codziennie ciekawe komentarze, analizy odnośnie krajowego rynku i rynków światowych. A dla zainteresowanych również zapraszamy na nasze konto na Twitterze, na którym również często dzielimy się swoimi przemyśleniami, ciekawostkami, które często mogą być przydatne przy podjęciu decyzji o to, co można zrobić z własnym kapitałem, oszczędnościami. Więc zaczynamy i w pierwszej części webinaru byśmy chcieli skupić się na to, w jaki sposób obecna koniunktura gospodarcza, pogarszająca się koniunktura gospodarcza, bądźmy uczciwi, spadające tempo wzrostu gospodarczego, wysoka inflacja, w jaki sposób to wpływa na nasze decyzje inwestycyjne i w jaki sposób można do tego się dostosować. Przede wszystkim, zaczynając naszą prezentację, ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ten slajd, który teraz jest wyświetlany. I na tym slajdzie widać miniony rok, mijający rok 2022, bardzo wyraźnie wskazują na to, że w przeciągu roku kategoria aktywów, która bardzo dynamicznie zyskiwała na wartości, były surowce, przede wszystkim surowce energetyczne, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel. Wiemy o tym nie tylko z notowań z surowców na giełdach, wiemy o tym z życia codziennego, z mediów publicznych i z gazet. Oczywiście cena benzyny na stacjach paliw jest coraz droższa i to wszystko jest powiązane z tym, co widzimy w górnej części tego wykresu, czyli że surowce naprawdę bardzo zdrożały, szczególnie w pierwszym półroczu. W drugiej połowie roku, po spadku w czerwcu, można powiedzieć, że trend na surowcach był płaski. Jednocześnie wszystkie pozostałe klasy aktywów dostępne dla szerokiego grona inwestorów, klasy aktywów takie jak obligacje skarbowe, korporacyjne, akcje zagraniczne w postaci akcji amerykańskich czy akcje krajowe, traciły bardzo dynamicznie i również można powiedzieć, że do połowy roku ten trend był raczej jednokierunkowy. W czerwcu i lipcu do końca lata mieliśmy odbicie na większości rynków, takich jak akcje czy obligacje. Później znowu głęboki spadek do października i od października do chwili obecnej jesteśmy w trendzie korekcyjnym, czyli że wzrastamy. Indeks krajowy WIG czy WIG20 wzrosły ponad 20% w tym samym czasie. Równie dużo zyskały obligacje skarbowe krajowe. Podobny trend panuje na rynkach rozwiniętych, może z mniejszą amplitudą dodatnio, natomiast na naszym krajowym rynku jest, można powiedzieć, że całkiem dobrze, ale dopiero od października. I w tym kontekście zadam być może retoryczne pytanie do Ciebie, Michale. Czy panująca, szalejąca inflacja, którą widzimy codziennie w sklepach, ma wpływ na tą podwyższoną zmienność na notowaniach aktywów w tym roku, czy jednak ją stabilizuje i tym samym przekazuje Ci głos?
Tak, dzień dobry, witam Państwa. No zdecydowanie ten temat inflacji no jest na, jakby powiedzieć, no na czele tego, co śledzą inwestorzy. To jakby te tematy rynkowe składają się w jedno, bo to jest i wysoka inflacja wiąże się z tym, że banki centralne podwyższają stopy procentowe. No to z kolei przekłada się na oczekiwanie schłodzenia tej koniunktury gospodarczej w przyszłości. Na to z kolei przekłada się na takie, a nie inne tutaj ruchy, które pan Jerzy opisał, tak? Czyli wyższe ceny surowców są właśnie związane z tą wyższą inflacją. Na to z kolei negatywnie tak wpływało na notowania czy obligacji, czy indeksów akcji, czy tutaj funduszy jakby związanych z tymi rynkami. Tak więc no, zdecydowanie ta inflacja była tematem numer jeden na rynkach. No i tutaj inwestorzy bardzo mocno zwracali uwagę na to, co się dzieje. Tutaj też dobrym przykładem, jeżeli chodzi o to, co się działo, tu może trochę rozszerzymy horyzont na rynkach w ostatnich w zasadzie trzech latach, czyli tu od 2020 roku, od COVID-u do teraz, jakby no te emocje inwestorów, można powiedzieć, od skrajności skrajność przechodziły. Tutaj akurat no ropa, faktem jest, że ropa jest jakby jednym z bardziej zmiennych surowców, jeżeli chodzi o notowania rynkowe. Natomiast no to oczywiście te ostatnie parę lat było mocno zmienne. Tutaj najpierw w związku z COVID-em był mocny krach notowań ropy, czy tu można powiedzieć, że inwestorzy w panice tą ropę wyprzedawali. Potem gdzieś mieliśmy uspokojenie nastrojów, to wyjście z pandemii no, przełożyło się na to, że ta ropa gdzieś tam tak powoli rosła, no tu pewnie aż tak jeszcze się inwestorzy tym nie interesowali. No i takim punktem przełomowym był moment rozpoczęcia wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tutaj widzimy takie, może powiedzieć, paraboliczne przyspieszenie wzrostów ropy. No i tutaj dużo dopiero wtedy osób zainteresowało się tym, żeby tą ropę kupować. Natomiast no, jak widać, inwestowanie na rynku nie jest łatwe. Tu jak sobie zobaczymy, jakie teraz są te notowania ropy, no to one są no, już wyraźnie poniżej tego, co było w momencie rozpoczęcia wojny, więc tak trochę nieintuicyjnie tutaj wielu inwestorów czy komentatorów rynku oczekiwało, że ta ropa no, będzie na tych wysokich poziomach, nie wiem, dotrze do 150, czy nawet pojawiały się takie głosy o $200 za baryłkę z uwagi na to, że Rosja nie będzie produkować, nie będzie eksportować tej ropy, no a tu tymczasem spadamy w ostatnich tygodniach w kierunku $80 za ropę, więc jakby no jest to taki pierwszy przykład, jaki chcieliśmy Państwu pokazać na tym webinarze, że ta psychologia rynku się mocno liczy. No i niestety jest czy było tak, że wielu inwestorów właśnie w tym dołku panicznym marzec, kwiecień, maj 2020 tą ropę sprzedawało, czy gdzieś grało na spadki, no a w tym, powiedzmy, tej panice zakupowej na początku bieżącego roku tą ropę kupowało. No i to jest taki jeden z kilku tutaj przykładów klasycznych na poddawanie się emocjom, kupowanie na szczycie i sprzedawanie w dołku. Natomiast no, takie historie powtarzają się na rynku regularnie. Taki tutaj zestawienie z ostatnich lat jakby aktywów, które bardzo mocno rosły, no, a potem, można powiedzieć, niestety wracały do bazy. Tu pewnie niektórzy by powiedzieli, że to były swego rodzaju bańki inwestycyjne. Tak jak złoto w latach gdzieś 70-tych, 80-tych, tutaj aktywa japońskie na początku lat 90-tych, tutaj spółki technologiczne, czy to w tej bańce w roku 2000, czy obecnie, czy też gdzieś po drodze mieliśmy bańkę na rynku chińskim, czy na rynku nieruchomości. No generalnie schemat był ten sam, że gdzieś inwestorzy interesowali się danym aktywem po tym, jak ono już mocno wzrosło. Pewnie duża część z nich niestety kupowała bliżej szczytu, no a potem no, albo zostawała z dużą stratą, no, albo sprzedawała gdzieś bliżej dołka. No i taki cykl, no tak jak mówiłem, bardzo często powtarza się na rynku, jakby no jest to taki, może powiedzieć, gdzieś schemat myślenia. Pewnie dopóki też inwestorzy takiego całego cyklu nie przejdą, no to w praktyce się nie nauczą, dlatego ten cykl się powtarza, no bo cały czas mamy nowych inwestorów na rynku, no i oni cały czas jakby te same, można powiedzieć, błędy, czy te same schematy myślenia mają. No to dobrze przedstawione, jakby na takim, można powiedzieć, trochę przejaskrawionym czy satyrycznym rysunku, jak to wygląda. No zaczynamy od takiego cyklu optymizmu, tu można powiedzieć, porównać do notowań giełdowych gdzieś rok
przełom roku 2020-2021, no kiedy wychodzimy z pandemii, jest optymizm, te wzrosty się zaczynają, no każdy chce do tych wzrostów dołączyć, czeka na tą korektę. No często wychodzi, że tej korekty nie udaje się złapać, więc gdzieś w takim już rosnącym podekscytowaniu te akcje, czy obligacje, czy inne aktywa kupujemy. No ten trend wzrostowy trwa, jest ten, można powiedzieć, kulminacja euforii, optymizmu na rynkach. Tutaj wszyscy się cieszą, że kupili. No teraz no, przychodzi ten moment, że prędzej czy później ten trend wzrostowy się wyczerpuje. No najpierw jakby inwestorzy myślą, że to jest tylko korekta, tak? Nie sprzedają, nie stosują stop lossów, nie mają jakiegoś planu inwestycyjnego, więc no czekają, czy nawet można powiedzieć, uśredniają, co często jednak źle się kończy, jeżeli nie mamy właśnie planu, jak tą inwestycję, czy jak tą nawet spekulację poprowadzić. No i mamy coraz większy strach wraz z tym, jak te spadki postępują. No wreszcie gdzieś, jak te spadki już są mocniejsze, widzimy gdzieś taką panikę sprzedażową, no tu wielu inwestorów właśnie po takich mocnych spadkach no nie wytrzymuje, czy psychologicznie, czy powiedzmy ta strata jest już zbyt duża, sprzedają. Mamy w końcu taką kapitulację, kiedy już wszyscy sprzedali, czy wszyscy no ci, co powiedzmy gdzieś tam chcieli, sprzedali, ten trend spadkowy się wyczerpuje, no mamy taki marazm, jakby no wszyscy z tego rynku wyszli. No i wtedy właśnie zaczynają się często te wzrosty, ten trend znów się odwraca. No najpierw mamy taką wspinaczkę po ścianie strachu, no bo tu często jak to z giełdą bywa, no jest jeszcze recesja, te dane gospodarcze są złe, ale giełda już tą przyszłość dyskontuje, inwestorzy pewnie najpierw gdzieś bardziej profesjonalni zaczynają te akcje kupować właśnie w oczekiwaniu na poprawę tych danych gospodarczych. Więc mamy najpierw takie zwątpienie, gdzieś tą ulgę, że już wszyscy powoli zaczynają dostrzegać, że te spadki się skończyły, że mamy nowy cykl. No i gdzieś znów przechodzimy do tego optymizmu, próby kupowania w dołku. No i tak można powiedzieć na tej giełdzie czy na rynkach to się kręci. No i taki przykład. Jeśli mogę podsumować poprzedni slajd, o którym proszę właśnie bardzo mówiłeś, że właściwie moment, który był na czerwono, który zaznaczył się jako ten dołek i najbardziej skumulowany pesymizm, podsumowując, to jest dokładnie ten moment, kiedy należy kupować, czyli że w momencie, kiedy jest najgorzej, a w momencie, kiedy jest najlepiej, kiedy wszyscy kupują, wtedy należy sprzedawać. I niestety bardzo często inwestorzy, kierując się plotkami, otoczeniem, sugestiami szwagra, sąsiada, koleżanki, kolegi, kupują właśnie w tym zielonym momencie i sprzedają w czerwonym, a powinno być dokładnie na odwrót. Także tak upraszczając do naszych słuchaczy, to jest bardzo dobre podsumowanie, tak, że dzisiaj, teraz jest źle i chcielibyśmy to przełożyć na decyzyjny, że w perspektywie dłuższej na pewno więcej niż rok, takie chwile jak dzisiaj są odpowiednie, żeby budować pozycje w inwestycjach, powtórzę bardzo wyraźnie, długoterminowych, kilkuletnich, które przynoszą zdecydowanie duże zyski, większe niż krótkoterminowe oszczędzanie, natomiast wymagają również długoterminowego podejścia. No dokładnie, no nie jest to proste, no tym bardziej, że też w krótkim, jakby też trzeba rozróżnić, w krótkim terminie to momentum jest rynkowe, czyli jak zaczyna spadać no gdzieś tutaj, no to być może jest dobrze, żeby jeszcze sprzedać. Pewnie gdzieś tutaj jest dobrze, żeby kupić. Natomiast no jest rzeczywiście nie takie łatwe, żeby na tej górce sprzedać, a na dołku kupić. No też dlatego też tu chcemy przedstawić, jakie mechanizmy tak za tym stoją, żeby jednak próbować to robić lepiej, a nie gorzej. No i właśnie taki przykład no, kierowania się tymi nagłówkami czy emocjami, no jakby człowiek jest do pewnego stopnia takim zwierzęciem stadnym, no i to akurat, co historycznie nam pomagało, można powiedzieć, gdzieś w ewolucji czy przetrwaniu, no to akurat na rynkach finansowych nam przeszkadza, no bo historycznie gdzieś tam, no nie wiem, widzieliśmy tego tygrysa, no to uciekaliśmy, tak, a na giełdzie widzimy te złe nagłówki, chcemy sprzedawać, no a gdzieś należałoby się raczej właśnie zastanowić, czy aby na
na pewno przeanalizować. No i właśnie taki przykład z ostatnich 10 lat dla rynku amerykańskiego, tu jakby łatwiej te wydarzenia globalne z notowaniami zestawić. No po drodze w tej obecnej hossie od 2009 roku, no jak widać, tych negatywnych wydarzeń, informacji, doniesień medialnych dało się znaleźć całkiem dużo. Tu może już niektórzy zapomnieją, na przykład kryzys zadłużeniowy w strefie euro, strefa euro miała się rozpaść, można powiedzieć, na szczęście się nie rozpadła. Też były problemy z budżetem w Stanach Zjednoczonych, też Stany już miały bankrutować, no jakoś nie zbankrutowały, no mieliśmy po drodze wojnę handlową USA-Chiny, no mieliśmy ten koronawirus, teraz mamy wojnę Rosja-Ukraina. No można powiedzieć, na razie na szczęście świat się nie kończy, no i o ile te nagłówki takie medialne, negatywne lepiej się sprzedają, no tak jakby kierowanie się tylko tym, no niekoniecznie pozytywnie wpływa na tą stopę zwrotu, którą potencjalnie możemy osiągnąć. No i to bym jeszcze uzupełnił do tego slajdu, który pokazałeś przed chwilą. I też zwrócił uwagę naszych widzów na to, że o ile teraz no, w większości swojej i media, jak i w większości obywateli zapomniało, że epidemia koronawirusa była, to jednak podczas epidemii COVID rynki finansowe, szczególnie giełdy, spadły dużo głębiej, dużo ostrzej, aniżeli w przypadku kryzysu spowolnienia gospodarczego, który został spowodowany wojną na Ukrainie, czyli że tą inwazją rosyjską. Natomiast jeśli chodzi o nastawienie i pesymizm związany właśnie z obecną sytuacją, zdaje się, że jest jednak on dużo większy, aniżeli miało to miejsce w 2020 roku, mimo że skalę przeceny i tempo tej przeceny pandemiczne wyprzedaże były gorsze, większe i można powiedzieć bardziej paniczne w tamtej chwili. Czyli że no, historia się powtarza, już wszyscy zapomnieli o COVID-zie, natomiast było to odbierane w tamtych chwilach ostrzej, gorzej, bardziej pesymistycznie niż dzisiaj i giełda to wyceniła jeszcze gorzej niż to, co widzimy dzisiaj. No dokładnie, no i tu taki przykład jakby przechodząc z tego, co widzimy na rynku, jakby jeżeli chodzi o nagłówki, do tego, jak swoimi pieniędzmi tutaj głosują, czy decydują inwestorzy. No na tym wykresie mamy no nie, trochę dłuższą już historię indeksu S&P, czyli amerykańska giełda. No i na niebiesko mamy sumę napływu do funduszy akcji, taka suma za ostatnie 3 miesiące. No i tu widać bardzo prostą korelację, tak, tego zjawiska, o którym tutaj z Jerzym mówimy. No czyli w okresie, czy po, w zasadzie po okresie tych rynkowych spadków, no mamy duże odpływy z funduszy, tak, czy to był rok 2002-2003, czy rok gdzieś 2000, tutaj mamy już zaznaczony 2008-2009, czy wreszcie gdzieś ten epizod krótki na szczęście z COVID-em. No i w drugą stronę dzieje się to samo, no po mocnych wzrostach, czyli tu rok 2000, no mieliśmy wtedy szczyt napływów na szczycie giełdowym, no tu może trochę mniej, no ale też gdzieś widać duże napływy w roku 2006-2007. No i podobnie gdzieś tutaj, tak, rok 2021, no też dosyć był ten szczyt napływów zbieżny z szczytem giełdowym, więc widać, że te schematy stety, niestety się powtarzają. No i coś, przykład trochę bliższy z naszego podwórka tutaj też, żeby nie było, że tylko mówimy o rynku akcji, na innych rynkach działa to podobnie. No i tu mamy, trochę lepiej to moim zdaniem wyglądało na wykresie roczna zmiana, czy taka roczna stopa zwrotu, jaką wygenerował w danym momencie indeks obligacji skarbowych. Jest taki indeks TBSP na giełdzie, on jakby pokazuje taką uśrednioną zmianę notowań obligacji skarbowych, czy to jest ta zielona linia. No i te niebieskie są słupki, no to tu są, żeby to jakąś zmienność taką krótkoterminową wykluczyć, to tutaj dałem sumę napływów do funduszy dłużnych za ostatnie 12 miesięcy. No i tu podobna historia, też widzimy gdzieś tą zbieżność, że w momencie, kiedy te stopy zwrotu za ostatni rok były najwyższe, no to wtedy i te napływy, tak, gdzieś tam były po tych odbiciach najwyższe. Więc to tak się gdzieś tam mniej więcej tutaj, tu może się troszkę rozjechało, no ale mniej więcej chodzi o to samo. No i tak samo po tym, jak ta koniunktura w
pogarszała się na rynku obligacji, no to i tak widzieliśmy pogorszenie się napływów, no tu był powiedzmy jakiś sygnał fałszywy, no ale tu ostatni rok, no to zdecydowany jest po tym, jak obligacje mocno spadły, no to wtedy inwestorzy te środki dopiero zaczęli wycofywać. Natomiast no jak powinniśmy się kierować, też pierwszy może przykład taki pozytywny, tak jak tutaj patrzeć na rynek, no nie tylko z punktu widzenia emocji, tak, czyli no nie, tak jak tu powtarzaliśmy kilka razy, no nie kierować się tu jakimś pobieżnym czytaniem nagłówków, nie kierować się takimi odruchami czy impulsami psychologicznymi, no tylko gdzieś mieć w głowie, no po pierwsze jakieś nasze cele, takie podejście, najlepiej my polecamy jednak bardziej długoterminowe, czyli mieć pod uwagę ten, no po prostu tak jak to wygląda w całym cyklu gospodarczym, nie gdzieś kierować się, chcieć na przykład inwestować na emeryturę, no ale kierować się tym, co się działo w ostatnim miesiącu, no to jakby trochę jedno z drugim się mówiąc kolokwialnie nie spina. Bardziej należałoby naszym zdaniem patrzeć na to, jak poszczególne klasy aktywów no, zachowują się w danym momencie gospodarczym. No to jak mówiliśmy w ostatnim roku, no najlepiej zachowywały się szczególnie na początku roku surowce. No zdecydowanie było to zbieżne z tym, że na początku 2022 roku mieliśmy najlepsze wyniki gospodarcze, ten wzrost PKB czy wzrost produkcji przemysłowej osiągnął swój szczyt. No i stopniowo w ciągu 2022 roku no przechodzimy w kierunku tego spowolnienia gospodarczego. No tak jak Jerzy pokazywał na początku, poza surowcami, które też już ostatnio zaczęły spadać, jakby wszystkie inne aktywa zachowywały się gorzej. No i to był właśnie ten moment, żeby gdzieś tą bardziej gotówkę czy te bezpieczniejsze inwestycje kumulować. Natomiast no teraz jak gdzieś jesteśmy już coraz bliżej tego dołka gospodarczego, tutaj jakby prognozy ekonomistów, prognozy grupy BNP Paribas mówią o tym, że to będzie gdzieś miało miejsce no na początku przyszłego roku dla Polski, gdzieś pewnie do połowy roku, jeżeli chodzi o strefę euro czy stany gospodarcze, no to właśnie na początku tego 2023 roku, no powoli będzie ten moment, żeby z gotówki zacząć kupować obligacje skarbowe. No i potem z czasem, jak te stopy procentowe spadną, gdzieś ten dołek gospodarczy osiągniemy, nadciągną perspektywy lepsze, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą, to gdzieś ten zegar, tak nazwijmy to, koniunktury zasugeruje nam, żeby wtedy większą uwagę zwrócić na rynek akcji. No i tu trochę nawiązując do tych wykresów z napływami, odpływami, no tak jak pokazywałem, tak, te, sobie dam kolor zielony, te napływy na rynek obligacji, no były największe w tym miejscu, tak, kiedy rentowności obligacji, czyli te potencjalne kupony czy stopy zwrotu, jaką osiągniemy, trzymając te obligacje do wykupu, no były na historycznych minimach. No a kiedy te rentowności urosły, czyli no te potencjalna przyszła stopa zwrotu może być wyższa, no to tutaj gdzieś mieliśmy tak duże odpływy i wycofywanie się środków. No tym samym no jednak patrząc na to, jak my tutaj przedstawiliśmy ten wykres koniunktury, no jak przedstawiliśmy te błędy kupowania na górce, tak sprzedawania na dołku, no właśnie po spadku cen obligacji, czyli po wzroście rentowności, no jest to jakby no jednak lepszy moment obecny, żeby no zacząć się zastanawiać, czy przygotowywać, czy nawet akumulować te obligacje, no kiedy te rentowności, czyli ta stopa, przyszła stopa zwrotu, jaką możemy osiągnąć, jest najbardziej atrakcyjna w zasadzie w ostatnich no ponad 10 latach. No i dobrze, teraz przechodząc do drugiej części jakby z takiego bieżącego, można powiedzieć, podsumowania, tak, co się działo na rynkach, jak tutaj te czynniki psychologiczne wpływają na bieżąco, trochę, żeby mieć nieco więcej teorii, czyli przedstawienie, tak, do dalszych łapek i szczegółów, jak tutaj ta psychologia inwestowania wygląda. No najpierw zacząłbym od jakby konfrontacji
nierealistycznych oczekiwań, jakie inwestorzy mają, zaczynając inwestować, no bo tutaj często też przy rozmowach, czy to z doradcami klienta, czy z samymi klientami, no mamy wrażenie, że ktoś, kto zaczyna inwestować, no często nie wie albo nie wie, o co chodzi, albo tylko wydaje mu się niestety, że wie, o co chodzi. Coś właśnie poczyta te nagłówki, spojrzy sobie na wykres, no i tak mówi, no inwestowanie jest łatwe, no tu przecież wystarczyło kupić po 6 zł, to są akcje Mercatora, czy tutaj producent rękawic, który bardzo mocno zyskał na pandemii. No a tu przecież wystarczyło sprzedać za 600 zł, no i pójść na emeryturę. No przecież to jest takie proste, tak? Można powiedzieć, analiza wsteczna zawsze skuteczna. No mamy taką tendencję, że po fakcie coś nam wydaje się łatwiejsze niż jeżeli bym tylko pokazał wykres jakby do roku 2018, czyli tu byśmy mieli jakieś spadki, no to pewnie większość osób powiedział, nie, no spada, to dlaczego ja mam to kupować, tak? A jak spadło, potem urosło, no to dużo ludzi powie, nie, no to przecież tutaj w dołku bym kupił, no a tu bym sprzedał. No i to jest właśnie ten element. No i Michał, jeśli pozwolę, że cię przeszkodzę takie, jeszcze w tym momencie. To jest bardzo ciekawy wykres, który przedstawiłeś przed chwilą odnośnie kursu poszczególnej spółki i owszem, potwierdzam, że bardzo dużo inwestorów indywidualnych wpada taką pułapkę, że wydaje im się, że wystarczyło znaleźć ten idealny punkt i się wstrzelić i wtedy być bogatym do końca życia. Natomiast jakie błędy warto wymienić teraz, które są często popełniane nie przez indywidualnych inwestorów, ale przez inwestorów instytucjonalnych, czyli że tych, którzy zarabiają zawodowo, inwestują środki i kapitały, czyli że czym się charakteryzują błędy doświadczonych inwestorów? No tak, oczywiście, no każdy inwestor te błędy popełnia, może to jest inny rodzaj tak tych błędów, no ale ciągle ta psychologia jest obecna. Tu warto powiedzieć, jest, to się ładnie po angielsku nazywa overconfidence bias, czyli jakby no doszukiwanie się jakby informacji, które potwierdzają naszą tezę, czyli nie wiem, jesteśmy nastawieni negatywnie do rynku akcji, jesteśmy tak zwanymi niedźwiedziami, no to tylko będziemy zwracać uwagę na argumenty, które będą świadczyć o spadku rynku, a te argumenty pozytywne będziemy ignorować. Albo drugim dobrym przykładem tutaj, jeżeli chodzi o inwestorów profesjonalnych, no to może być jakby zbytnia szczegółowość i tak może powiedzieć przeanalizowywanie tak, danej sytuacji, no bo możemy robić 10, 20, 30 modeli tak, do każdej spółki czy rynku akcji. Natomiast no tu każdy kolejny przygotowany model, no raczej powiedziałbym wręcz w pewnym momencie utrudnia nam podjęcie tej decyzji, no bo gdzieś zagrzebiemy się w szczegółach, a utracimy ten obraz. No co często może się zdarzyć, no bo jak pokazywaliśmy, no ten napływ informacji na rynku, no wydaje się być tak, nie wiem, w dobie mediów społecznościowych czy licznych wydarzeń z ostatnich lat, no coraz bardziej intensywny, więc no to często takie bieżące newsy nam ten główny obraz przesłaniają, no i to też jest taki element, który te decyzje inwestycyjne utrudnia. No i właśnie przechodząc tak, powracając do tych nierealistycznych często oczekiwań, czy tych aspektów psychologicznych, no właśnie każdy mówi, tak, że tu by kupił, tu by sprzedał, czy tak z punktu widzenia jakby inwestycji na rynku każdy oczekuje takiego liniowego wzrostu, czyli no chce kupić za 10, sprzedać za 30 i najlepiej jakby to urosło, nie wiem, w miesiąc, tak, czy gdzieś bez żadnej korekty, no a tymczasem jakby prawidłowość na rynku jest inna, no nie mamy wzrostów jak od linijki, czy też jeżeli chodzi o akcje, czy o obligacje, te notowania wahają się, ta zmienność występuje, no i to wygląda jednak tak, jak tutaj na tym dolnym wykresie te takie strzałki zestawiłem. No i można powiedzieć, taki efekt psychologiczny jest, jeżeli przykładowo tak akcja danej spółki urośnie z 10 dolarów do 30, czyli jakby no zarabiamy te 200%, cieszymy się. Natomiast w praktyce, jeżeli ta droga tak do tych 30 dolarów wygląda tak, no to my de facto nie pamiętamy tego wzrostu od 10 dolarów do 30,
Tylko no, można powiedzieć, no niestety też tutaj nasz jakby mózg jest tak skonstruowany, że my pamiętamy to ostatnie wydarzenie, tak? Czyli że spadek z 40 do 30. No i my się nie cieszymy tym wzrostem, tylko my się martwimy, o, że my już zarobiliśmy 40, to spadło do 30, no to ja jestem jakby stratny. To jest bardzo ważny wykres, Michał. Tutaj chciałbym dodać uwagę następującą. Będąc na rynku profesjonalnie, zajmując się inwestowaniem i analizowaniem giełdy, podpowiem naszym słuchaczom też, że jeśli słyszymy, widzimy kiedykolwiek wykres czy historię sprzedażową, marketingową, jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego, który wygląda, że rośnie od linijki, czyli że przez dłuższy okres tylko rośnie i zyskuje, to oznacza, że to jest oszustwo. Więc w sytuacji, jeśli rozmawiamy o rzeczywistym produkcie, który zalicza tak zwane ząbkowanie, czyli to, co widzimy tutaj na wykresie w mikroskali, czyli że raz spadnie, później wzrośnie, później jeszcze raz spadnie, później jeszcze wzrośnie więcej, to jest rzeczywista zmienność, wahliwość istniejącego prawdziwego produktu inwestycyjnego, akcji, obligacji, czegokolwiek, co ma swoją cenę rynkową, czyli że ma kupujących, sprzedających. A jeśli coś rośnie od linijki, to znaczy, że jest wyliczone w Excelu i przedstawione, pokazane jako zmianę wartości, chociaż ta zmiana wartości jest tylko szacunkowa, a nie rzeczywista. No to trzeba bardzo uważać. No tak, bo wtedy przez to, że mamy taką wycenę liniową, gdzieś to ryzyko spadku jest ukryte, więc nawet jeżeli przez jakiś okres będzie czy nawet kontynuowane, to często niestety przychodzi taki moment prędzej czy później, że wtedy ten spadek jest no niestety równie duży, no a tu jednak jakby te wyceny rynkowe są no bardziej, po prostu mówiąc, proste, realistyczne. No i w związku z tym, tak jak przedstawiliśmy, no, inwestorzy często mają nierealistyczne oczekiwania, no i tu chcieliśmy właśnie skonfrontować to z tym, jakie te stopy zwrotu są w przypadku rynku akcji czy obligacji. No tu bym zaczął od tego wykresu, tabelki na dole, no bo historycznie tu znów dla rynku amerykańskiego mamy o wiele dłuższą historię kapitalizmu, więc no stąd najlepiej te dane brać. Rynek akcji tak średniorocznie zarabiał, czy rósł około 10%. No oczywiście nie był to wzrost liniowy, co jeszcze pokażemy, tylko gdzieś po drodze były mocne wzrosty, mocne spadki, no ale jeżeli uśrednimy sobie za ostatnie ponad 100 lat, no to gdzieś jest 10%, w przypadku obligacji jest 5%, w przypadku rynku pieniężnego nieco ponad 3,5%. No oczywiście po uwzględnieniu inflacji, no to jest to odpowiednio mniej. No tymczasem często nas inwestorzy pytają, nie wiem, o spółkę, która zarobi 10%, ale miesięcznie, albo chcą mieć portfel, który zarobi 100%, ale rocznie, więc no tutaj jakby budując tak swój portfel, jakieś oczekiwania inwestycyjne, no po pierwsze warto mieć na uwadze to, co mieliśmy wcześniej, czyli no nie wyjdzie, no nie zawsze wyjdzie tak, że kupimy w dołku, sprzedamy w górce, no a po drugie, no szukając tak tych celów inwestycyjnych, no to gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że średnio wychodziło to tak, no i żeby tych nierealistycznych oczekiwań nie budować, no bo jeżeli chcemy zarabiać no nie 10% rocznie, a 10% miesięcznie, no to też odpowiednie większe ryzyko podejmujemy. No i to niestety, jak pokazują badania, to akurat statystyki JP Morgan za ostatnie 20 lat, jakby ta średnia stopa zwrotu, którą osiąga jakby ich klient, tak, który gdzieś tam ma konto, czy ma fundusze JP Morgana, to jest 3,6%. Czy to jest niewiele więcej od jakby średniej inflacji, która w tym okresie w Stanach Zjednoczonych wystąpiła. Natomiast no, jest to znacznie mniej niż taki portfel mieszany, tak, akcji, obligacji, no tu w różnych proporcjach, no czy nie mówiąc już o tym, jaką średnią w tym okresie stopy zwrotu przyniósł na przykład S&P 500 albo rynki rozwinięte, albo tutaj rynek nieruchomości. No więc widać, że te pułapki, czyli właśnie
kierowanie się nagłówkami, impulsywne kupno albo sprzedaż danych aktywów, no te nierealistyczne oczekiwania, no niestety negatywnie przekładają się na taką stopę zwrotu, którą ten przeciętny inwestor osiąga. No nie mówię, że nie ma takich inwestorów, którzy biją rynek, no bo oni są, natomiast no jednak, jak pokazuje średnia, no oni są w mniejszości. No i tutaj właśnie przechodząc do takiego ważnego, może trochę trudny slajd, ale ja to zaraz postaram się wyjaśnić, takiej najważniejszej, można powiedzieć, podstawy psychologii inwestowania. Tutaj zacznijmy od tej tabelki po lewej. To jest tabelka z badania takich panów Tverskiego i Kahnemana, za które to badania oni zresztą dostali Nobla właśnie z dziedziny finansów behawioralnych i tej psychologii inwestowania. No otóż oni przeprowadzili takie badania, gdzie przedstawili takie pytania inwestorom. Pierwsze pytanie, czyli ta górna część tabelki, to jest tak, czy wybieramy pewny zysk w wysokości $250, czy wybieramy jakby 25% szansy zysku $1000 albo 75% szansy na brak zysku. No i 84% inwestorów czy respondentów czy ankietowanych wybrało tą opcję pewnego zysku, tak? Czyli wolimy mieć tego tak zwanego wróbla w garści niż gołębia na dachu. O wiele mniej inwestorów wybrało tą jakby mniej pewną szansę większego zysku. Potem zadali oni drugie pytanie tutaj na dole w tabelce, jakby odwracając sytuację, czy wolimy mieć pewną stratę $750, czy jakby no dość duża strata, którą ponosimy na pewno, czy wolimy mieć tak 75% jeszcze większej straty $1000 i gdzieś 25% szans na brak straty. No i tutaj respondenci jakby wybierali tą bardziej, wydawałoby się, ryzykowną odpowiedź, bo tutaj zdecydowana większość wolała, powiedzmy, zaryzykować stratę $1000, żeby mieć jakąś szansę na uniknięcie straty. No i tu widać, że tak, inwestorzy nie chcą ryzykować, żeby zwiększyć swój zysk, ale jak najbardziej chcą ryzykować, żeby uniknąć straty, czyli widać, że ta strata nas bardziej boli niż jakby zysk w tej samej, tak, wielkości. A nie wiem, czy Państwo zauważyli, jeżeli sobie policzymy taką tak zwaną wartość oczekiwaną, to w jednym i drugim przypadku jakby jest ona ta sama, czyli jeżeli mamy pytanie o pewny zysk $250, czy jakby o ten rozkład, że mamy małe prawdopodobieństwo na duży zysk, no to de facto, jak policzymy sobie tak procenty, no to w obu przypadkach jest ta średnia wartość oczekiwana, to jest właśnie $250, no ale widać, że inwestorzy wolą mieć jakby ten pewny mniejszy zysk. No i tak samo na dole, jakby w obydwu przypadkach jakby ta wartość oczekiwana, można powiedzieć, straty, to jest właśnie $750, no ale co ciekawe, inwestorzy wolą mieć dużą szansę utraty $1000, czyli jakby gorzej niż to tak by wynikało ze statystyki, żeby mieć małą szansę w ogóle uniknięcia straty. No i to nazwijmy to zależność, tak, tych naszych uczuć czy postrzegania tego ryzyka, no przedstawia właśnie ten wykres po prawej, no bo widać, że wraz z tym, jak nam się te kolejny jakby zysk nominalny, tak, czy zwiększa, no to nasze postrzeganie tego zysku, czy ta tak zwana użyteczność, no nie rośnie w jakiś szybki sposób, tak, czyli tutaj wybieramy ten pewny zysk, no bo ta jakby kolejna, można powiedzieć, zadowolenie nasze z kolejnego zysku jest już mniejsze. No i na odwrót jest w przypadku straty, tak? Jakby te straty nas bardzo, rosnąca strata bardzo szybko nas boli, więc no jakby tutaj nasz mózg podpowiada nam tak nieświadomie, żeby zrobić, cokolwiek można powiedzieć zrobić, żeby tej straty uniknąć, nawet jeżeli to jest nieracjonalne. No i to jest właśnie taka jakby baza, czy ta teoria finansów behawioralnych, która właśnie w dużej części tłumaczy, tak, dlaczego nieracjonalnie zachowujemy się na rynku. Tu może też taki podam przykład. Ostatnio w weekend oglądałem Milionerów, no i tam osoba, tak, która grała, bodajże doszła chyba do, jeżeli dobrze pamiętam, do 300, do 200, przepraszam,
Nie, do 300 tysięcy. No i była przy pytaniu za pół... Nie, to było pytanie, przepraszam, za 200 tysięcy i było pytanie za 500 000. No i ta osoba zrezygnowała, tak, bo nie znała odpowiedzi na 500 000. No już potem jakby po zakończeniu, tak, konkursu tutaj pan Hubert się zapytał, jaką odpowiedź, tak, ta osoba by obstawiła. No i okazało się, że gdzieś tam ten strzał byłby poprawny. No i padło takie stwierdzenie, że tak właśnie pan prowadzący Hubert powiedział po tym, jak właśnie się okazało, tak, że ten respondent, osoba, tak, która tam brała udział w tych milionerach, by trafiła, to pan Hubert powiedział, no nie wygląda pan, jakby wygrał 200 tysięcy, tylko wygląda pan, jakby przegrał 300. No i to jest właśnie to, że my bardzo szybko jakby mentalnie księgujemy te zyski, a gdzieś patrzymy na te straty i to nam jakby większą przykrość sprawia, jakby ten sam poziom strat niż ten sam poziom zysków. No i niestety jakby przekładając to już może, tak wracając do praktyki rynkowej, no ta awersja, to się mówi awersja do strat, przekłada się na to, że no niestety jednak te straty ponosimy, tak, bo jakby wracając, tak, do tych wykresów, które wcześniej pokazywaliśmy, że sprzedajemy, nie sprzedajemy niestety na górce, tylko dopiero po mocnym spadku. No dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że nie chcemy tej straty ponieść, no szukamy jakichkolwiek informacji, które gdzieś mówią nam o tym, że jednak to aktywo odbije. No niestety prawda jest taka, że im w tą większą stratę pójdziemy, no tym też i większy potem zysk będziemy musieli wypracować, żeby tą stratę tylko odrobić, no bo już będąc przy stracie 50%, no to żeby w ogóle wyjść na zero, no to musimy zrobić 100%, no to jak pokazywaliśmy wcześniej na tabelkach, no to rynek akcji średniorocznie zarabia 10%, więc no to nasze takie psychologiczne zachowanie, że my tych strat chcemy uniknąć, doprowadza nas do jeszcze większych strat, co z kolei jakby czyni ich odrobienie no coraz mniej prawdopodobnym. Michał, tutaj chciałbym dodać do tego, co mówisz, bo to jest bardzo ważny krok decyzyjny w przypadku wielu inwestorów, którzy trafili na złe aktywo, czyli że trafili na aktywo, które straciło. I bardzo dużo, szczególnie właśnie klientów detalicznych, przywiązuje się mocno do tego, co straciło, unikając rozliczenia, już zabetonowania tej straty, która może być na poziomie, niech to będzie 20%, 30%, odmawiając bardzo często możliwości zainwestowania w inne, dużo lepsze aktywo, które w tym samym czasie mogłyby już odrabiać i pracować na to, żeby wynik inwestycyjny był dużo lepszy, albo dodatni, albo neutralny. Natomiast przywiązując się do jednego złego strzału, do jednej złej decyzji, odcinają się, odmawiają sobie możliwości pracowania w innym aktywie, które de facto byłoby dużo lepsze do odrabiania straty nawet niż to, które już zaliczyło tą stratę. Więc tutaj trzeba jednak pewnej decyzyjności zero-jedynkowej. Jeśli wszystko na świecie wskazuje, że ta decyzja poprzednia była zła, przyniosła negatywne stopy zwrotu i nic nie wskazuje na to, że będzie odrabiało, to trzeba wybrać to aktywo, które odrobisz szybciej i obciąć stratę, tak mówiąc kolokwialnie, przyjąć się na klatę i iść w kierunku aktywo, które daje większe szanse na odrobienie straty. Dziękuję. No święta prawda, no tak jest, że to właśnie z punktu widzenia psychologicznego, czy nawet ego, nasze ego no nam no przeszkadza w tym, żeby tą stratę ponieść, no bo to jest takie de facto trochę przyznanie się do błędu, no a każdy jakby no nie lubi takich zachowań, natomiast no niestety na rynku te emocje trochę trzeba odciąć, no i po prostu trzeba no brać pod uwagę, no mieć świadomość, że no jeżeli inwestujemy, no to właśnie narażamy ten kapitał na straty, natomiast no dzięki temu, że my bierzemy, można powiedzieć, małe straty, no to unikamy tych strat dużych. No i taki może przykład też spoza świata finansów, no bo który też pokazuje taką trochę różnicę w myśleniu. Takie badania były, jeżeli chodzi o grę w pokera wersja Texas Hold'em, no gdzie ci inwestorzy profesjonalni jakby no częściej, można powiedzieć, te stop lossy stosują, czyli no po tym, jak oni wejdą do gry, zapłacą jakąś tą małą, tak, pulę przed pierwszym rozdaniem, no to oni wchodzą do gry tylko w około
15 do 25% przypadków, czyli w 75 do 85 przypadków no oni wychodzą z małą stratą, stosują tego stop lossa, jeżeli karta im nie podejdzie, a tymczasem tacy gracze amatorscy tylko w 50% przypadkach po tym, jak oni dadzą ten żeton, nawet jeden żeton do puli, wycofują się z tej gry, no bo im szkoda tego żetonu, no i przez to obstawiają jeszcze więcej, przegrywają, no i to taka jest dosyć podobna moim zdaniem analogia do tego, co się dzieje na rynku. No kolejną rzeczą, jaką chcieliśmy poruszyć, no to też jest postrzeganie ryzyka, tu zaczynając od takich przykładów może spoza rynku kapitałowego, bo to tak będzie łatwiej wytłumaczyć. Po zamachu terrorystycznym 11 września 2001 roku, no tu Amerykanie, no i też taki trend był widać na całym świecie, no mocno odwrócili się od lotów samolotem, no właśnie w obawie przed kolejnym atakiem terrorystycznym. Tym samym zwiększył się ruch samochodów. Natomiast jak tutaj pokazujemy statystyki, jeżeli chodzi o wypadki, tak, śmiertelne na drogach, no te wypadki w Stanach Zjednoczonych w kolejnym roku mocno wzrosły, tak, z uwagi na to, że ten ruch samochodowy właśnie po tych atakach terrorystycznych wzrósł. No i to jest taki właśnie przykład, kiedy no inwestorzy no nie umieją tego ryzyka szacować czy podejmować. No tutaj widać, no można się pokusić o taką tezę, czy pewnie statystyki pokazują, że de facto więcej osób zginęło w wypadkach samochodowych, chcąc uniknąć niż jakby w tym zamachu terrorystycznym tego 11 września, chcąc uniknąć tak tego ataku, czyli tutaj de facto ludzie sami sobie zaszkodzili, tak, bo unikając tego wydarzenia o małym prawdopodobieństwie, jakim jest atak terrorystyczny, no zginęło o wiele więcej ludzi niż w samym ataku, tak, no i tu jakby takie ryzyko, można powiedzieć, tak jak właśnie w tych nagłówkach prasowych, takie duże medialne ryzyko, no często jednak jest jakby no mniej wpływa na rynek niż jakby takie małe ryzyka, które tutaj, czy jakby takie powszednie rzeczy, tak, które tutaj przyjmujemy. No i niestety można powiedzieć, na rynkach finansowych często ludzie kierują się tymi nagłówkami, czyli tym takim ryzykiem znanym, czy wydawałoby się tak, że znanym, czy tymi zamachami terrorystycznymi, no a niestety nie biorą pod uwagę jakby takich realnych ryzyk, tak, czyli ile osób zginie w tych wypadkach samochodowych. Myślę, że dobrą analogią jest dobrze znana statystyka osób zabitych poprzez atak rekina versus osoby, które są straciły życie przez uderzenie spadającego kokosa, więc to jest również rzecz, która potwierdza tezę, że wydarzenia bardziej nagłaśniane medialnie, natomiast wybitnie z małym prawdopodobieństwem wydarzenia przyciągają dużo większą uwagę, czyli że mówiąc wprost w porównaniu do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że osoby, które by zamiast leżeć pod palmą kokosową kąpały się w morzu, mają dużo większe szanse przeżycia, aniżeli bycie zaatakowanym przez rekina ludożercę, więc dokładnie to samo zjawisko. No też jeszcze jeden taki przykład, czy lekcja, jaką tutaj, przykład historyczny, który chcieliśmy pokazać, no to też na postrzeganie ryzyka jakby no wpływa nasz taki, jak powiedzieć, background, czy historia tego, tak jak żyjemy, no też bardziej przykład z rynku amerykańskiego, no tutaj ten jakby rynek działa dłużej. To przykładowo osoby, które gdzieś tam były nastolatkami, czy dorastały w latach 50., no to tutaj po latach 50., 60., no to potem, kiedy oni mieli właśnie te naście czy 20 kilka lat, no rynek akcji no nie przyniósł wtedy największych stóp zwrotu, no raczej był taki bardzo trend boczny. No i osoby właśnie urodzone w latach 50., które dorastały w latach 70., no mogą postrzegać ten rynek akcji jako bardzo nieatrakcyjny, no będą z dużą awersją do ryzyka. Podczas gdy na przykład osoby, które się urodziły w latach 1970 i potem dorastały w latach 80-tych, 90-tych, no to był okres bardzo silnej hossy na rynku amerykańskich akcji. No i te osoby mogą diametralnie inaczej ten rynek akcji postrzegać, więc też gdzieś tam z tyłu głowy no powinniśmy mieć czy brać pod uwagę to, jakby
jak to otoczenie tak kształtuje nasze postrzeganie ryzyka, jeżeli przykładowo wiele osób, może z trochę starszych tak roczników, gdzieś tam inwestowało, no nie wiem, właśnie w tych latach 90., 2000, no potem była dosyć duża bessa na rynku, no oni do tych akcji nie chcą wrócić, no co jednak jest jakby ze stratą dla ich portfela inwestycyjnego. No z drugiej strony być może takie osoby, które zaczęły inwestować w roku 2020, tak, po pandemii, no może z kolei przeszacowują, tak, stopy zwrotu, które ten rynek przynosi, no i tu mogą z kolei inwestować zbyt ryzykownie, więc no tutaj o takich aspektach też gdzieś tam warto... Tutaj się z tobą nie zgodzę, Michał, ja jestem również boomersem z lat 80., a bardzo chętnie inwestuję na rynku, także to nie zawsze... Tak, no ale ty gdzieś tam się uczyłeś, tak, jak to robić, a często ktoś tak jakby intuicyjnie może tego nie wiedzieć, więc no tutaj przekazujemy tą wiedzę, żeby z tej intuicji gdzieś przejść do takiego bardziej merytorycznego warsztatu i sposobu inwestowania. No też takim ciekawym jakby efektem, jeżeli można powiedzieć, dla inwestycji jest tak zwany efekt topionych kosztów. No czy to jakiś przykład, powiedzmy, projektu samolotu Concorde, gdzie jakby no gdzieś od początku ten projekt przynosił duże koszty, widać było, że nie jest nierentowny, no ale z przyczyn politycznych czy wizerunkowych, no nikt nie chciał się z niego wycofać, więc przez wiele lat te samoloty latały, przynosiły straty, no widać, że ten problem z tak zwanym stop lossem był. No podobnie też przykład po prostu kasyna, tak, trochę straciliśmy, chcemy się odegrać, tracimy jeszcze więcej, no też tutaj emocje wchodzą, no rynek niestety, no na rynku należy jednak być no, odciętym jak najbardziej od tych emocji, no nie myśleć w kategorii, że no nie wiem, ja versus rynek, no tylko po prostu rynek jest niezależny od nas, no są te trendy, są spadki, wzrosty, no ale jakby no nie jest tak, że nie powinno być tak, że powinniśmy myśleć, że ja się na tym rynku odegram, no bo wtedy to jest właśnie prosta droga do no zbyt emocjonalnego, tak, po jakby decydowania o inwestycjach, podnoszenia zbyt dużego ryzyka, no i to jest właśnie droga do ponoszenia dużych strat. No i tak samo, jeżeli taki przykład tutaj, zdjęcie Mount Everestu, też takie dwie ciekawostki, które gdzieś tam znalazłem, przygotowując się do tego webinaru, jeżeli chodzi właśnie o taki mentalny, można powiedzieć, stop loss, no jeżeli wspinamy się na Mount Everest z tego ostatniego obozu, to jest takie przykazanie, że niezależnie do jakiego momentu dojdziemy, czy będziemy na tym szczycie, czy będziemy w połowie, czy pod samym szczytem, jeżeli jest godzina pierwsza po południu, czyli 13, no musimy zawrócić, bo inaczej nie dotrzemy, tak, do tego obozu bazowego przed zapadnięciem zmroku. No jeżeli jakby no złamiemy tą zasadę, nie zawrócimy o pierwszej, tylko no koniecznie chcemy na ten szczyt dojść, no to niestety wracamy w nocy, no i to ryzyko bardzo mocno rośnie. No i to jest też właśnie taki przykład, kiedy nazwijmy to w realnym życiu taki stop loss, czy to cięcie straty, tak, zmniejszanie ryzyka działa. No a często na rynku postępujemy na odwrót, widzimy, że coś spada, no to cały czas mamy nadzieję, że odbije. No i też jeszcze inny przykład, tak zwana pułapka gracza, czyli znów taki przykład nieco inny, ale związany z hazardem czy kasynem, no bo te schematy takie myślowe są i tutaj i na giełdzie podobne. No jeżeli obstawiamy, tak, gra w ruletkę, przepraszam, czerwone albo czarne, no i taką tendencję mają ludzie, jeżeli wypada seria czerwonych żetonów, no to coraz więcej osób stawia ten żeton czarny. No tymczasem no historycznie były nawet takie przypadki, jest badanie, że 32 razy pod rząd wypadał żeton czerwony. Więc chodzi tu o to, że jakby no chcemy, ta pułapka gracza jakby polega na tym, że gdzieś próbujemy takie, no jak powiedzieć, trendy, ale jakby no niezależne trochę od sytuacji rynkowej, sobie dopowiadać tak w głowie, czyli jeżeli no mamy te ileś czerwonych, no to wydaje nam się, że powinno być czarne, no a to jest jakby tylko nam umysł podpowiada to, no i a na rynku jakby no nie ma tak, że nam się wydaje, no jakby te ruchy, szczególnie w długim terminie, są bardziej powiązane z czynnikami ekonomicznymi. No w krótkim terminie jest to oczywiście psychologia, natomiast no tu jak pokazujemy, ta psychologia zdecydowanie działa nam często na niekorzyść.
No i właśnie co zrobić, żeby te czynniki psychologiczne, te pułapki nie działały na korzyść. Tu zacznę od takiej statystyki, jak Aegon taki raport w kontekście inwestycji na emeryturę przeprowadził. No i to była taka, ważny element była taka ankieta, jak inwestorzy inwestują. No i widać, że w Polsce większość osób, która inwestuje, no nie ma planu, a nawet jak ma jakiś plan w głowie, to nie ma tego planu spisanego, czyli jeżeli nie mamy planu spisanego, to bardzo łatwo go złamać. No więc widać, że idziemy na żywioł, no i de facto no, poddajemy się tak tym pułapkom psychologicznym, no jesteśmy narażeni na dokonywanie ponowne tych błędów, więc no jeżeli mamy inwestować, no to warto właśnie ten plan mieć. No a jak ten plan zbudować, no taki może akurat miałem kiedyś też webinar na temat inwestycji takich bardziej długoterminowych na emeryturę. No trzeba wiedzieć jakby co w ogóle możemy kontrolować, a co nie. No przede wszystkim to zachowanie rynku, czyli to czy wypadnie czarne, czy czerwone, czy mamy trend wzrostowy, czy spadkowy, no jest poza naszą kontrolą. No a tu właśnie często jakby podejście psychologiczne to nasze ego. No wydaje nam się, że to czy my kupimy, czy sprzedamy, no jakoś na ten rynek wpłynie. No nie wpłynie, tak? No trzeba sobie to powiedzieć szczerze. No a tutaj inwestorzy często skupiają się na właśnie na tym, jak się rynek zachowuje, to jakoś próbują kontrolować. No tymczasem powinniśmy bardziej, szczególnie na początku tak naszej przygody z inwestowaniem, zwracać uwagę na takie bardzo podstawowe rzeczy, tak, czyli jakie mamy wydatki, jakie mamy oszczędności, jak te aktywa alokujemy, tak, czyli generalnie czy chcemy inwestować bezpiecznie, czyli więcej obligacji, czy inwestować bardziej ryzykownie, czyli na przykład więcej akcji, czy surowców, no to są takie podstawowe sprawy, więc no tu powinniśmy się gdzieś najbardziej skupić w przygotowaniu tak naszych inwestycji, no mniej próbować gdzieś przewidywać te zachowania rynku. No i tutaj jakby rzeczy związane tak z naszym horyzontem czy pracą, no to są takie pomiędzy, no czasami mamy wpływ, czasami nie mamy, więc też odpowiednio trzeba się przygotować. No i trzeba właśnie znać tak ten horyzont, te nasze cele inwestycyjne, żeby wiedzieć jak do tego rynku podchodzimy. No tu my mówiliśmy o psychologii inwestowania, czy jakby notowania tak rynku, one się mocno zmieniają, tak, falują właśnie te czynniki psychologiczne, przekładają się na to, że inwestorzy te akcje raz kupują, raz sprzedają. Michał, tutaj chciałbym jeszcze ci przerwać na sekundkę, zarówno w nawiązaniu do tego slajdu, który prezentujesz teraz, jak i poprzedniego, jakbyś mógł się cofnąć. Chciałbym podkreślić ważną tezę, która dotyczy naszych słuchaczy, inwestorów indywidualnych, to, że po prawej części tego wykresu, czyli czynniki, które są poza kontrolą, ale mają gigantyczny wpływ na nasz kapitał, można je również w pewnym stopniu zredukować te ryzyka albo skontrolować poprzez sięgnięcie po opinie osób do tego wykształconych, przygotowanych, posiadających czas, narzędzia, wiedzę, by rozpoznawać zachowania rynku, rozpoznawać regulacje prawne, ich skutki na to, w jaki sposób one przełożą się na wycenę naszych aktywów, na wartość naszych rachunków. Również przy alokacji aktywów zakładam, być może nie każdy inwestor w Polsce, nie każda osoba z wykształceniem humanistycznym jest w stanie sobie dobrze zaplanować, czy powinna podzielić portfel inwestycyjny na akcje, obligacje. Jakie akcje, jakie obligacje, które są dobre, które nie. Nie ma w tym nic wstydliwego, żeby sięgnąć po opinię wyspecjalizowanych osób, specjalistów, ekspertów, wynająć ich albo skorzystać z ich usług w ramach różnych pakietów, bo to jest naprawdę bardzo szeroko dostępne na polskim rynku w dowolnej instytucji finansowej, nie mówię tylko o naszym biurze maklerskim. Natomiast usługi typu doradztwo inwestycyjne czy usługi typu zarządzanie aktywami klientów są świadczone przez posiadających do tego wykształcenie, uprawnienia, licencje KNF, licencje zagranicznych instytucji finansowych. Przecież inwestorzy, osoby korzystające z lekarzy, specjalistów nie próbują udawać, że sami są w stanie wykonać sobie operację czy jakiś zabieg, który waży na życiu. To w podobnej analogii nie powinno się być może samemu bez wiedzy, narzędzi, warsztatu podejmować decyzji, nie konsultując tego, przynajmniej nie konfrontując tego ze specjalistą, który naprawdę spędza długie lata już po studiach na tym, żeby zdobyć kwalifikacje
uprawnienie do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego czy maklera. Także tutaj zachęcam do tego, żeby wykorzystywać te narzędzia dostępne klientom instytucji finansowych do korzystania z wiedzy osób do tego dedykowanych, przygotowanych i wyposażonych odpowiednio przez pracodawcę. W naszym przypadku, jeśli mówimy o biurze maklerskim BNP Paribas, świadczymy zarówno usługę doradztwa inwestycyjnego i do instrumentów giełdowych, i do instrumentów pasywnych, takich jak fundusze, więc osoby, które są zainteresowane tego typu wiedzą, mogą z tego skorzystać. Zaznaczę jeszcze, że w chwili obecnej i w najbliższych planach na kolejne miesiące są te usługi bezpłatne, darmowe, więc jeśli to nie kosztuje nic poza tym, żeby tylko zredukować ryzyko, poprawić perspektywy generowania zysków, gorąco zachęcam. No zdecydowanie, tym bardziej, że właśnie możemy oczywiście sami inwestować, natomiast no trzeba brać pod uwagę to, że jakby i wiedza i czasu jakby no jest to też jakby no zajęcie zajmujące. Więc no to jak mówiliśmy, no trzeba mieć odpowiednie oczekiwania. No i tutaj wracając do tego wykresu, który tu kończyłem omawiać właśnie a propos tych oczekiwań, no bo tutaj akcje czy notowania generalnie gdzieś tam mocno się wahają. Natomiast gdzieś ta sytuacja, nazwijmy to fundamentalna czy gospodarcza, no jest mniej jednak zmienna. No oczywiście gdzieś tam ona się w długim terminie, znaczy waha się, natomiast no w długim terminie gdzieś tam gospodarka rośnie, wyniki spółek rosną, no i też musimy mieć świadomość jakby, które z tych elementów bierzemy pod uwagę, bo niestety często jest tak, że inwestorzy kierują się rzeczywiście tymi wynikami finansowymi, gospodarczymi, no prawidłowo to już tą analizę przeprowadzą, natomiast, żebym to zaznaczył, analizują tą grubą strzałkę, a tak naprawdę potem i tak decyzje inwestycyjne są dokonywane na bazie tego, jak tutaj gdzieś tam krótkoterminowo ten kurs się wahał, więc no to też jest istotne, żeby wiedzieć tak, mówiąc kolokwialnie, w co się pakujemy, tak? Czy jesteśmy inwestorem długoterminowym, mniej zwracamy uwagę na te wahania rynkowe, bardziej na te fundamenty, no czy właśnie być może jesteśmy spekulantem, no i okej, bierzemy pod uwagę te wszystkie czynniki psychologiczne, które mówiliśmy, no i zamiast sprzedawać na dołku, kupować na górce, no próbujemy robić odwrotnie. No i właśnie a propos tych wahań rynkowych, no tak jak pokazywałem gdzieś w dłuższym terminie ten średnioroczny zysk z akcji to jest 10%, ta strzałka w długim terminie rośnie. Natomiast no widać, że też po drodze właśnie kosztem jakby tej wysokiej stopy zwrotu, którą możemy ponieść na akcjach jest ta zmienność. Tutaj na wykresie pokazujemy znów dla rynku amerykańskiego roczne stopy zwrotu z akcji. No i widać, że w większości lat te stopy są dodatnie. Natomiast nawet w tych latach, gdzie te stopy były dodatnie, gdzieś po drodze jakby te przejściowe spadki no były zauważalne. No mamy stopy zwrotu na koniec roku typu, nie wiem, 10, 20, 30%, no ale po drodze też gdzieś te spadki 10, 20 czy nawet 30% występowały, no nie mówiąc o tu jakiś co jakiś czas też wypada gorszy rok, tak, kryzysu, więc no tu też trzeba brać ten fakt pod uwagę. Natomiast no też przy budowie tego portfela, no tu jak Jerzy wspomniał, można korzystać z pomocy specjalistów, tym bardziej właśnie, żeby ten portfel jakoś prawidłowo ułożyć czy zdywersyfikować, no mamy naprawdę szeroki wybór różnych aktywów, tak, akcje, surowce, lokaty, waluty, obligacje, też w różnych sektorach te spółki, w które inwestujemy, czy to akcje, czy to obligacje działają na różne geografie, różny horyzont czasowy, jakby te rynki często w różną stronę, tak, idą różne aspekty, czy czynniki wpływają, więc no rzeczywiście jest tego dużo. Natomiast no, można jakby ten portfel rzeczywiście ułożyć. No i dlaczego jakby no warto to robić, bo w krótkim terminie jakby rzeczywiście to ryzyko, tak jak na przykład na tym wykresie z żółtymi słupkami pokazywaliśmy, no jest, że te obsunięcia, korekty na akcjach są wyraźne, no i to często inwestorów zniechęca, no bo rzeczywiście to ryzyko dla akcji, tak w horyzoncie na przykład roku jest, no wiadomo, o wiele wyższe, tak, niż dla gotówki, natomiast w długim terminie powiedziałbym, że jest inaczej, tak, im dłużej inwestujemy w akcje, tym to ryzyko
jest niższe, tak jak pokazywałem, ta długoterminowa średnia stopa zwrotu, no to jest 10%. Jeżeli no tutaj rzeczywiście jesteśmy tymi długoterminowymi inwestorami, no to taką stopę, trzymając te akcje pod warunkiem, że trzymamy te akcje przez wiele jednak lat, osiągniemy. Natomiast no, ryzyko posiadania gotówki jednak rośnie z uwagi na to, że na tej gotówce no, niewiele jednak zarabiamy, tak, to oprocentowanie często, czy lokat, czy jakiś bonów, czy takich obligacji najbezpieczniejszych jest niższe od inflacji. No i to w długim terminie jakby według mnie stanowi większe ryzyko, że my no nie ochronimy tak wartości pieniądza w czasie, no podczas gdy inwestując w akcje, no poddając to, te nasze środki w krótkim terminie na wahania rynkowe, jednak w długim terminie tą no, atrakcyjną stopę zwrotu uzyskujemy. No i tu już tak na zakończenie naszego webinaru, żeby też zawsze tu jakąś statystyką się podeprzeć, że to nie jest takie, że nam się wydaje, tylko rzeczywiście historycznie tak bywało. No widać, tak, że jednak przez większość czasu te stopy zwrotu tutaj dla S&P no, są w horyzoncie roku na zielono. No i tak jak sobie spojrzymy na dół tej tabeli, to jest myślę bardzo ważne, tak, żeby też odpowiednio te oczekiwania budować. No widzimy, że w przypadku horyzontu gdzieś tam jeden rok, no to tak 2/3 tak, tych lat jest na zielono, 1/3 lat jest spadkowa. Ale jak już weźmiemy horyzont 5-letni, no to w prawie 85 przypadkach mamy zysk. A jeżeli już weźmiemy taki horyzont powyżej 10 lat, no to w zasadzie prawie można powiedzieć zawsze jakby ta stopa zwrotu z akcji jest pozytywna. Więc no tutaj też, żeby odpowiednie oczekiwanie pod względem horyzontu tak zbudować inwestycyjnego, jeżeli ktoś chce po prostu kupić i trzymać, no to takie niestety, no takie realistyczne są horyzonty inwestycji w akcji. Jeżeli ktoś chce jakby działać bardziej w krótkich okresach, no to trzeba brać właśnie pod uwagę te aspekty psychologiczne, o których mówimy. No i żeby nie było, że na naszym rynku jakby no jest jakoś inaczej, historia jest krótsza, natomiast no wnioski są takie same. Jeżeli patrzymy na horyzont jednego roku, no to przeważnie rośnie, ale nie zawsze, no ale już gdzieś tam horyzont 5 czy więcej lat, no do tej pory na naszym rynku były wzrostowe, no i tego sobie w dalszych latach życzmy. Także no dziękujemy bardzo za uczestnictwo w naszym webinarze. No liczymy, że ta dawka wiedzy, którą tu przekazaliśmy, no poprawi Państwa inwestycje i pomoże dokonywać tych dobrych decyzji, a nie tych pod wpływem gdzieś naszych psychologii, impulsów czy tych błędów behawioralnych. Michał, bardzo Ci dziękuję za bardzo ciekawe przedstawienie podstaw i może nakreślenia ryzyk, które mogą być podjęte instynktownie przez część inwestorów z uwagi na brak doświadczenia czy nadmiernie emocjonalne podejście do zarządzania kapitałem. Natomiast od siebie chciałem serdecznie Państwu podziękować, jeśli chodzi o widzów i słuchaczy, którzy są z nami na webinarach od kilku poprzednich miesięcy. Rozpoczęliśmy cykl webinarów od marca bieżącego roku i kontynuujemy właściwie co miesiąc. Kolejny webinar będzie miał miejsce w styczniu. Będziemy chcieli z Państwem się podzielić bardzo ciekawym tematem, a mianowicie tym, w jaki sposób grupa BNP Paribas, nie tylko nasza jednostka, czyli nie tylko my jako biuro maklerskie, natomiast cała grupa BNP Paribas, bazując na swojej wiedzy, na tendencjach i na badaniach, które dotyczą naprawdę wielu krajów, w którym jesteśmy obecni jako grupa, w jaki sposób postrzegamy nadchodzące lata, nadchodzące kwartały, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestowania. Tworzymy dokument, który się nazywa Tematy inwestycyjne 2023, czyli 2023 rok, w którym wyłaniamy trendy krótko-średnioterminowe oraz te, które będą trwały i będą obowiązywały przez kolejne lata. Jest to ciekawy materiał, który warto sobie przejrzeć, posłuchać, nawet pod kątem rozwojowym, jeśli chodzi o spojrzenie tego, co uważamy może obowiązywać, jaka moda, jakie zmiany polityczne, społeczne mogą obowiązywać w kolejnych latach. Do tego serdecznie zachęcam. Te materiały nawiązujące do naszych prognoz, spojrzenia na kolejny rok również będziemy publikowali na naszej stronie internetowej Biura Maklerskiego. W skrótowej wersji myślę, że już to będzie dostępne wcześniej niż w styczniu, także również gorąco zachęcam. I tutaj widzę, że Państwo otrzymaliśmy pierwsze pytanie.
Pytanie brzmiące, dlaczego lokaty są tak nisko oprocentowane? Cóż, mimo że to jest poza zakresu tematycznego obecnego webinaru, bardzo chętnie odpowiemy Państwu. Dzisiejszy poziom stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego jest na poziomie 6,75%, czyli że jest to poziom, który jest poniżej średniej rynkowej dla polskich banków w oprocentowaniu lokat. Jak Państwo dobrze wiecie, poziom oprocentowania lokat bankowych jest pochodną, jest uzależniony od tego, jakie jest to oprocentowanie stawki referencyjnej w Narodowym Banku Polskim. To są rzeczy połączone ze sobą, można powiedzieć, nierozerwalnie. Niska stopa referencyjna NBP oznacza niski poziom oprocentowania lokat. Dlatego, że de facto banki na rynku międzybankowym lokują w odniesieniu, w nawiązaniu do stawek referencyjnych NBP. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie, które zostało nam dostarczone. Natomiast dodam troszeczkę rozwijając ten wątek od siebie, że dla klientów, którzy są zainteresowani wysokim oprocentowaniem, istnieją różne sposoby osiągania tego oprocentowania z nieco większym ryzykiem inwestycyjnym. Są to obligacje skarbowe Skarbu Państwa RP. Obligacje skarbowe mogą być zmiennokuponowe, czyli że wypłacające WIBOR 6-miesięczny co pół roku, mogą być stałokuponowe na dłuższy okres. W naszej ocenie, w tych rekomendacjach przekazywanych naszym klientom o usługi doradztwa inwestycyjnego od dłuższego czasu uzasadniamy nasze pozytywne nastawienie do tego typu inwestowania. Natomiast oczywiście wszystko ze świadomością, z odpowiednim przemyśleniem i wiedzą ryzyka inwestycyjnego, z czym to się wiąże. Oczywiście to nie jest lokata, to jest już kupna obligacji, mimo że skarbowa, a jednak to już jest instrument, który ma swoją zmienność. Na ten moment widzimy tylko jedno pytanie, na które już odpowiedziałem. Także ze swojej strony serdecznie Państwu dziękuję za czas, za cierpliwość. Myślę, że do końca bieżącego miesiąca i roku już nie zorganizujemy kolejnych webinarów, więc przy tej okazji również życzę wesołych i pogodnych świąt bożonarodzeniowych, udanej zabawy sylwestrowej i oczywiście wspaniałych, pomyślnych inwestycji w kolejnym roku. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia.